Hej, chłopaki, co tam u was? Właśnie gram w Robloxa, a wy? Ja też szukam dobrego serwera. Ale wiecie co? Może wreszcie pokażemy sobie twarze? I tak już trochę gramy razem. Hm, no dobra, możemy. A ty, Zuzia? No skoro wszyscy, to ja też. Kto zaczyna? Dobra, ja zacznę. Uwaga, to ja. Stary, wyglądasz całkiem spoko. A teraz ja. Gotowi? No nieźle, Kamil, całkiem przystojny. Ej, Zuzia, teraz ty. No dobrze, oto ja. Wow, Zuzia, jesteś śliczna. Zgadzam się, Zuzia, naprawdę ładna jesteś. Ale to teraz ja. O kurczę, Natalia, nieźle wyglądasz. No, Natalia, nie spodziewałem się. Fajnie było w końcu zobaczyć jak wyglądacie. Teraz czuję, że jesteśmy bardziej ekipą. No tak, teraz przynajmniej wiem, z kim gadam. A wiecie, że ostatnio Marek mi powiedział, że mam najładniejszy uśmiech, jaki widział. Natalia, no bez przesady, po prostu tak myślę. Oho, zaczyna się. Marek, a co jeszcze powiedziałeś Natalii na piwie? Ciekawa jestem. I nic takiego, po prostu gadaliśmy. No dobra, ale coś tam musiało być. Wszyscy wiemy, że Marek to specjalista od flirtowania. Kamil, nie przesadzaj, Marek jest po prostu miły. A może jednak coś więcej? Natalia, co myślisz? No może, ale Marek musi się bardziej postarać. Serio? Myślałem, że już mam szansę. A ja myślałam, że to mnie podrywasz, Marek. Zuzia, przestań. Po prostu lubię z tobą gadać. Zobaczcie, jaki się tłumaczy. Typowy facet. Hej, hej, nie atakujmy Marka. Chociaż w sumie Marek coś tyknujesz. Wiesz co, Marek, teraz mnie zastanawiasz. Skoro z Zuzią też tak flirtujesz, to z kim naprawdę chcesz być? Natalia, nie rób scen. Przecież wiesz, że to z tobą chce się spotkać. A jednak mówił mi coś innego na privie. Śmieje się, no i mamy pierwszą dramę. Serio, Zuzia, teraz to robisz? Naprawdę musisz tak działać? Po prostu chcę, żeby wszyscy wiedzieli, kim naprawdę jesteś. Zuzia, masz jakieś dowody? Bo jeśli Marek kłamie, to chcę to wiedzieć. Zuzia wysyła skrina z wiadomości od Marka, gdzie wyznaje, że Zuzia mu się podoba i chciałby się z nią spotkać. Marek, ty kłamko. Przecież mówiłeś, że to ja ci się podobam. No i wyszło szydło z worka. Natalia, to nie tak. Naprawdę mi się podobasz, ale. po prostu byłem miły dla zuzi. Miły? Miły to nie to samo, co wyznawanie uczuć, Marek. No dobra, Marek, wygląda na to, że przegrałeś. Natalia, może zasługujesz na kogoś lepszego? Uśmiecha się, może masz rację, Kamil. Nie, 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 tak to nie będzie. To ja walczę o Natalię. Wiecie co, panowie? Może w ogóle się nie zdecyduje, skoro obaj się tak kłócicie. Może nie zasługujecie na mnie. Uśmiecha się złośliwie, no właśnie, chłopaki, możecie zapomnieć o Natalii. Wiesz co, Zuzia? Może powinniśmy po prostu zostawić ich w spokoju i pograć razem. Oho, zaczyna się. Kamil już próbuje cię podrywać, Zuzia. Nie, Kamil, nie dam się nabrać. Po tym, co zrobił Marek, nie chcę już nikomu ufać. No, tak się składa, że chyba wszyscy tu mamy coś do ukrycia. Co ty sugerujesz, Natalia? A co, Kamil, powiesz, że nie napisałeś mi wcześniej na privie, że Zuzia to twoja druga opcja? Co, Kamil, naprawdę? O rany, Natalia, serio musiałaś? Oczywiście, że musiałam. Nikt nie będzie się mną bawił. Kamil, nie wierzę, że byłeś taki fałszywy. Natalia, przestań. To było, zanim się ciebie poznałem lepiej. No i kto tu jest największym kłamcą? Wiecie co? Może wszyscy jesteśmy siebie warci. Ale jedno jest pewne, nikt tu nie jest niewinny, serio, Kamil? A ty udawałeś takiego idealnego. Natalia, mam nadzieję, że widzisz teraz, kto tu naprawdę jest fałszywy. A może obaj jesteście fałszywi? Nie chcę już więcej słuchać waszych wymówek. Kamil, ja myślałam, że naprawdę jesteś inny, a ty traktowałeś mnie jako drugą opcję. To było zanim cokolwiek się między nami zaczęło, Zuzia. Nie wiedziałem, że to tak się potoczy. Natalia, musimy coś zrobić z tymi chłopakami. Oni myślą, że mogą nami manipulować. Wiesz co? Masz rację. Może powinniśmy dać im nauczkę. Co masz na myśli? Pokażmy im, że nie będziemy ich zabawkami. Zacznijmy flirtować z nimi na zmianę, niech się pogubią. Kamil, w sumie, może nie jesteś taki zły, może po prostu musisz bardziej się postarać? Serio? Może masz rację, Natalia. Marek, a może ja też byłam zbyt surowa? Może powinieneś dostać drugą szansę? Zuzia, naprawdę tak myślisz? Czas pokaże, czy zasługujecie na nasze zainteresowanie. Kamil, co tu się dzieje? Myślałem, że Natalia jest z tobą, a teraz flirtuje ze mną. Nie mam pojęcia, stary. A ty, Zuzia, nagle mnie ignorujesz? Działa, są kompletnie zdezorientowani. Tak, ale widzę, że Marek naprawdę zaczyna się w to wkręcać. Może powinniśmy to trochę podkręcić. Jasne, załatwimy to na spokojnie. W sumie, Kamil, co powiesz na to, żebyśmy pogadali na przywie? Serio? Chętnie, Zuzia, a może ty i ja poszlibyśmy na jakąś prywatną rozmowę? No dobrze, czemu nie? Kamil, wiesz, myślałam, że Marek będzie dla mnie ważniejszy, ale widzę, że to z tobą chcę spędzać więcej czasu. Naprawdę tak myślisz? Marek, zawsze myślałam, że Kamil jest lepszy, ale zaczynam doceniać ciebie. To niesamowite, Zuzia, ja też czuję coś podobnego. Kamil, musimy pogadać. Mam wrażenie, że Natalia zaczyna z tobą coś kręcić. A ja myślę, że Zuzia też coś kombinuje. Ale nie martw się, obiecałem sobie, że nie pozwolę, żeby to wpłynęło na naszą przyjaźń. A może obaj jesteście po prostu naiwni? Właśnie, wydaje się, że nie potraficie zrozumieć, że gramy na waszych uczuciach. Co? To wszystko było grą? Serio, Natalia? Zuzia? Tak, dokładnie. Myślałyśmy, że czas, żebyście zrozumieli, że nie jesteśmy waszymi zabawkami. Nie mogę uwierzyć, że dałem się w to wciągnąć, a ja naprawdę myślałem, że Natalia coś do mnie czuje. Może gdybyście byli bardziej szczerzy od początku, to nie musiałybyśmy tego robić. A wiecie co? Jest coś, czego jeszcze nie powiedziałam. Co masz na myśli, Zuzia? Ja i Kamil zaczęliśmy pisać na piwie wcześniej, zanim jeszcze Marek w ogóle pojawił się w tej rozmowie. Zuzia. Co? Kamil, więc to ty naprawdę oszukiwałeś nas wszystkich. Wiedziałem, że Kamil jest fałszywy. Stary, przestań. To Zuzia mnie podpuściła. Nie kłam, Kamil, to ty mi pierwszy napisałeś. Wszyscy jesteście siebie warci. A ja myślałam, że możemy się w końcu dogadać. Może powinniśmy się sprzymierzyć, żeby pokazać im, jak to jest. Masz rację. Trzeba ich utemperować. Wiesz co, Marek, chyba zawsze wiedziałam, że to ty jesteś najbardziej godny zaufania. Dzięki, Natalia. A ty zawsze byłaś dla mnie wyjątkowa. Serio? Natalia, po tym wszystkim? Natalia, co ty sobie myślisz? Najpierw manipulujesz wszystkimi, a teraz chcesz się połączyć z Markiem? A co? Boisz się, że nie jesteś już najważniejsza? Nie martw się, zawsze będę w centrum uwagi, w przeciwieństwie do ciebie. Zuzia, przestań. Może Natalia ma rację, może to ty zawsze próbujesz się wybijać na czyjejś krzywdzie. To zabawne, bo myślałam, że to właśnie ty jesteś mistrzem w manipulacji. Może przestańmy już? Wszyscy zachowujemy się jak dzieci. A ty, Marek, przestań grać bohatera. Sam nie jesteś lepszy. W sumie to mam dość. Może powinniśmy przestać się oszukiwać, że jesteśmy przyjaciółmi. Też tak myślę, Kamil. Może lepiej każdy pójdzie w swoją stronę. Świetny pomysł. Więc to koniec? Może niekoniecznie koniec. Może powinniśmy zacząć od nowa, ale tym razem bez żadnych bierek. A da się tak w ogóle? Może, ale to zależy tylko od nas. Zgadzam się. Może damy sobie ostatnią szansę? Muszę coś wyznać. Od początku czułem coś do zuzi, ale bałem się, że zbyt wiele ryzykuje. Ja też, ale próbowałam to ukryć. Dlatego zaczęłam manipulować. A ja, chciałam tylko, żeby ktoś wreszcie potraktował mnie poważnie. Może gdybyśmy wszyscy byli szczerzy od początku, to wszystko potoczyłoby się inaczej. Masz rację, Marek. Zgadzam się. Może zacznijmy od nowa? Zapomnijmy o tym, co było. Myślisz, że to możliwe? Po wszystkim, co przeszliśmy. Może to nie będzie łatwe, ale warto spróbować. W końcu wciąż tu jesteśmy, razem. To chyba nasza ostatnia szansa. Musimy się postarać. Dobra, powiedzmy sobie coś szczerze. Każdy z nas miał swoje momenty, ale może teraz postawimy na szczerość. Zgoda. Bez żadnych gier, bez ukrywania czegokolwiek. Umowa stoi. Brzmi jak plan. Dobra, więc zaczynamy od teraz. Żadnych więcej dramatów. Natalia, czy jest coś, co naprawdę chciałabyś nam teraz powiedzieć? Właściwie tak, wkurza mnie, że zawsze próbujecie być lepsi ode mnie. Wydaje mi się, że nikt mnie nie docenia. Też tak się czułam, Natalia. Dlatego zaczęłam być bardziej agresywna. A ja chciałem, żebyście wszyscy na mnie patrzyli z podziwem. Chciałem być liderem, ale to mi nie wyszło. Wszyscy mamy swoje braki. Może powinniśmy przestać walczyć o uwagę. Kamil, skoro jesteśmy szczerzy, muszę wiedzieć, czy naprawdę mnie lubisz, czy to tylko gra. Zuziu, zawsze mi się podobałaś, ale bałem się przyznać. Głupio, co? Może nie tak głupio, jak myślisz. Też coś czułam, ale wydawało mi się, że to ty bawisz się moimi uczuciami. Czyli jednak było coś więcej między wami? A co z tobą, Marek? Naprawdę chciałeś być ze mną? Tak, ale zrozumiałem, że nigdy nie dałem ci powodów, by mi zaufać. Wiesz co, Marek, może to nie ja powinnam być dla ciebie. Chyba w głębi serca wiedziałam, że zawsze bardziej cię interesowała Zuzia. To prawda, Marek. Nigdy nie byłeś z nią do końca szczery, ale chyba ona i tak cię rozumie lepiej niż my wszyscy. Marek, może zacznijmy od zera, bez oczekiwań? Jeśli tylko dasz mi szansę. Więc, Kamil, co z nami? Nadal mamy szansę? Nie wiem, Natalia, ale jeśli jesteśmy szczerzy, może uda nam się zbudować coś prawdziwego. Może nareszcie możemy to zrobić dobrze? Słuchajcie, może zamiast analizować wszystko, po prostu pograjmy razem? Dobry pomysł. W końcu od tego zaczęliśmy. Bez dram, bez kłamstw. Zgoda? Zgoda. No to zaczynajmy. Ciekawe, kto pierwszy zdobędzie punkt. Tym razem nie dam się tak łatwo. A ja mam zamiar pokazać wam, kto tu rządzi. Nie bądźcie tacy pewni siebie, ja was wszystkich pokonam. Hej, a pamiętacie, jak się kłóciliśmy o to, kto jest najlepszy? Tak, ale teraz wydaje się to takie małe. Może dlatego, że zrozumieliśmy, że nie chodzi o wygrywanie. Chodzi o to, żebyśmy grali razem bez względu na wynik. Zuziu, muszę ci powiedzieć coś jeszcze. Nawet jeśli nie wyjdzie między nami, cieszę się, że mogliśmy być szczerzy. Ja też, Kamil. I niezależnie od tego, co się stanie, zawsze będę pamiętać ten moment. Marek, myślisz, że możemy być przyjaciółmi? Chciałbym, Natalia. Może nawet więcej, ale tylko jeśli oboje tego chcemy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No dobra, kto wygrał dzisiaj? Chyba wszyscy wygraliśmy. W końcu przestaliśmy walczyć. Zgadzam się. To jest największe zwycięstwo. To co, ekipo, gotowi na kolejną grę? Tym razem bez kłamstw i bez udawania. Po prostu bądźmy sobą. Bo to jedyny sposób, żeby być naprawdę szczęśliwym. Dokładnie. Jesteśmy ekipą, czy nie? I to już na zawsze. Zgoda. 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 No to lecimy dalej. Jeżeli chcesz, żeby Twoje imię znalazło się w kolejnej historyjce, napisz je w komentarzu.